Cześć. Cześć, Ewa, bardzo miło mi Ciebie poznać, bo pierwszy raz będziemy miały okazję porozmawiać. Dziękuję, że przyjęłaś nasze zaproszenie do tego live'a. I co? I mam nadzieję, że odpowiesz tutaj na pytania, które mnie nurtują, które nurtują Twoich fanów, bo mam też parę pytań zapisanych od nich. I mam nadzieję, że pojawi się tutaj dużo też ciekawych innych pytań, więc przed nami super godzina. Tak. Miałyśmy się na rozmowę jakoś na początku tygodnia przed różnymi sytuacjami, więc liczę, że będziemy miały też o czym rozmawiać, nie tylko o wczorajszych sytuacjach. Właśnie, więc mamy dużo, dużo tematów. Powiedz mi jeszcze tutaj, proszę, czy ty mnie dobrze słyszysz? Tak, tak. Tak? Jest super, ja sobie jeszcze tutaj podgłośnię, więc jeszcze tutaj prośba, jeśli coś Wam będzie przerywać na czacie, to od razu piszcie, ja się postaram też tutaj zadziałać odpowiednio, ewentualnie słuchawki założę, więc będzie dobrze. To tak, to zaczynamy. Ja mam od razu tutaj do Ciebie takie pytanie, takie rozluźniające. Jak sobie spędziłaś dzisiejszy dzień, dzisiejszą sobotę? Jak spędziłaś weekend? Dzisiaj musiałam zabrać mnie na siłownię. Jeszcze raz, bo przerwało? Dzisiaj akurat mąż postanowił zabrać mnie z sobą na siłownię, więc dzisiaj trenerem był mąż i nie ukrywał. I jak poszłaś na tą siłownię w końcu? Tak, tak. I jak było? No, mój mąż dał ciężki wycisk. Okej, okay, dobra. W takim razie też moje pytanie, czy ty w ogóle lubisz ćwiczyć? Co lubisz ćwiczyć? Ewa, poczekaj, bo mi coś przerywa. Nie wiem, czy to u ciebie. Sprawdzę internet. Sprawdź internet, ja też sprawdzę. Więc sekundka. Internet. A teraz? Nie wiem jak. Teraz jest okej. Okay. Okay. Tutaj też piszą, że zacina, ale tak to czasem jest, więc jeśli będzie nas zacinać, to połączymy się jeszcze raz, na spokojnie. Okej. Okay. I jeszcze kontynuując ten wątek siłowni. Twój mąż daje ci wycisk na siłowni. Czy razem raźniej jest ćwiczyć? Znaczy, ja akurat lubię z moim mężem ćwiczyć, chociaż czasami tam się nie zgadzały, bo już myślę, że czasami mogę więcej. Dzisiaj robiliśmy klatkę, więc słyszę, bo jest w pokoju, więc dlatego ja tak narzekam, żeby wiedział, żeby trochę mniejsze ciężary. Wiesz co, bardzo lubię i też nie ukrywałam, że nie było mnie na siłę czas, który chyba najdłuższy w mojej karierze. Mhm. Trenować. Było mnie o ale też wspominałam o tym, że byłam na terapii i tak dalej, więc też mam takie problemy, że czasem ten sport podoba, więc to jest się że wróciliśmy na dobre tory. Ewa, a czy ty masz jakiś cel, na przykład jak chodzisz na siłownię, czy właśnie to jest tylko tak dla zdrowia? Zdrowie, tylko zdrowie. Dobrze. Jeszcze. Poda wyglądu, tylko i wyłącznie odchudzania i tak dalej. Byłam po 20-30 kilo i miałam efekty jojo, bo robiłam to z nienawiści dla efektu szybkiego, a nie do zdrowia, więc. Mhm. Czyli teraz też już wiesz, jak to wszystko wygląda. Masz po prostu, że tak powiem, w cudzysłowie nauczkę, więc teraz bardziej z głową ćwiczysz, czy też z tym się łączy jakaś zdrowa dieta? Oczywiście, że się staram, więc to jak się chodzi na siłownię, czasami trudno. Mam takie wrażenie, że nie chcę się zmarnować tego takiego fajnego dnia, w którym mi te endorfiny były i tak dalej na jakieś niezbyt dobre jedzenie dla mnie. Mhm. A do czego masz największą słabość? Największą słabość? Nie lubię słodyczy, ale chyba makarony. Mhm. O tak, to chyba jest tak. Makarony. Mhm. Gdyby były turbo fit, to
Ja też mam taką słabość, więc tutaj się z Tobą zgadzam i też bym wolała, żeby to było bardziej fit. Ewa, jak tutaj też jesteśmy w temacie jedzenia, ja oglądałam właśnie wcześniej Twój filmik, wokół którego rozpętała się też burza i tam wspomniałaś o Ewie Chodakowskiej również. Ja pamiętam, jak ona powiedziała w wywiadzie, że jak widzi kolejki do fast foodów, to cierpi. I jak ty to skomentujesz? Ciężko mi się wypowiedzieć za Ewę, ale uważam, że zwracanie komuś uwagi, czy z doświadczenia wiem, no i to nie jest tylko jakiś mój wymysł, ale atakowanie kogoś, czy zwracanie komuś uwagi, no, że na to, co robi, w taki sposób, jak tam bodajże chyba Ewa poczyniła w jakimś sklepie, nie chcę przekręcić, bo wiem, że też była jakaś sytuacja, że komuś zwróciła uwagę, no uważam, że nie przyniesie absolutnie żadnego efektu. I publiczne komentowanie osób w taki przykry sposób, z nadwagą czy otyłością, jest takim trochę przyzwoleniem na, no właśnie, ataki na takie osoby. Tak jakby ich nadwaga, czy ich otyłość była przyzwoleniem na to, że po prostu możemy z tymi ludźmi robić, co chcemy, tak? Możemy ich poniżać, możemy z nich wstydzić i zwracać na to właśnie... Może mamy prawo podejść do nich i zwrócić im uwagę. No nie. Dlatego ja jestem przeciwniczką. No ja rozumiem, że ją boli, bo prowadzi zdrowy tryb życia, fajne przepisy, jest aktywna i no... Chciałaby pewnie, żeby tak świat wyglądał cały, no ale tak nie wygląda. Właśnie, czyli zależy od człowieka i od preferencji, prawda? No, wydaje mi się, że również masa jej chodagangu nieraz korzystała z usług fast foodowych, więc nie wiem. Mhm. Tutaj właśnie pojawiło się pytanie, czy Ewa nie powinna tak komentować, mając tak szczupłą budowę? Znaczy, w ogóle zacznijmy, po co komuś zwracać uwagę, że jest gruby, czy to ma jakiś sens, bo powiem, no, wydaje mi się, że sobie doskonale zdaję sprawę z tego, jak wyglądam, ile ważę i czym jest otyłość, czym jest nadwaga i wydaje mi się, że akurat wiedza na ten temat jest wystarczająca już w podstawówce, więc nie chcę nikogo urazić oczywiście, ale uważam, że niezależnie od tego, jaki rozmiar nosimy, no tak samo mogłam powiedzieć, że dlaczego ja, jeśli miałam się czepiać jakieś grupy osoby czasowe, dlaczego ja to robię, skoro jestem gruba? W ogóle po co ja? W ogóle niezależnie od rozmiaru uważam, że to jest słabe. Właśnie, ale też jest taka kwestia związana ze zdrowiem, prawda, że niektóra osoba może być też po prostu otyła, nie tak jak wcześniej wspomniałyśmy, przez te fast foody i tak dalej, tylko na przykład może mieć problemy z tarczycą lub inne rzeczy, więc tutaj też jest kwestia... ...potrzebnie odżywiania lub cokolwiek innego i nadal będzie to kwestia tej osoby i to jest jej problem, z którym się zmaga. Jeśli ja bym chciała poprosić Ewę, żeby mi czymś pomogła, to bym ją poprosiła. A prosiłaś kiedyś kogoś, jakieś fit trenerki, czy prosiłaś o jakieś doradztwo? Tak, pracowałam z trenerem przez Boże, 4 lata? Tak, ale wiesz co, ja też zmierzam do takich Twoich słów, bo też jak oczywiście robiłam research, to widziałam taki Twój wywiad, w którym wyznałaś, że ja uwielbiam Anię Lewandowską. To było chyba kilka miesięcy temu, albo nawet rok temu. 3 lata temu. Albo 3 lata temu, dokładnie. Zapytano mnie, ponieważ były ataki na nią. Oczywiście dla mnie bardzo niesprawiedliwe, wszelkie są ataki na ciało, ponieważ chyba zbyt szybko wróciła do formy po ciąży, coś takiego. I się zapytano, co sądzę na ten temat. No kurczę, to jest Ani ciało, tak? I znaczy, ja rozumiem, że niektórzy mogą poczuć się, które mamy pod presją, kiedy widzą idealne ciała na Instagramach, zwłaszcza, które szybko dochodzą do siebie po ciąży, no ale nie oszukujmy się, Ania była sportowcem od dziecka. Chyba miała 6 lat, jak zaczęła trenować, więc myślę, że na pewno byłoby łatwiej tą i tak ciężką pracą uzyskać to ciało niż osobie, która nie trenowała w życiu albo
Każde ciało jest inne, ja się nie znam na tych fizjonomiach wszystkich ciał, ale wydaje mi się, że takie osądzanie jest mega nie fair i tak skomentowałam, no bo akurat rzeczywiście Ania darzyłam wielką sympatią, darzę wielką sympatią i nie ukrywałam tego. A jak jest teraz? Do czego zmierzasz? Właśnie, no bo wiemy wszyscy, którzy Ciebie obserwują i też inne osoby, że jest taki teraz gorący okres i dość przykry też dla Ciebie nawet. O, coś mi przerwało. Jest wszystko dobrze? Okej. Okay. Nawet tutaj pojawiło się takie pytanie, które tam za chwilę przeczytam. Ale właśnie, jak to jest? Jak Ty w ogóle zareagowałaś na ten pozew ze strony Ani, na tą całą aferę? Pozwu nie było, było pismo od prawnika. Tak? Pismo, tak. Czy można było przeczytać moje oświadczenie na jednym z portali, no bo mocno zaszokowane, tak. Tak, to my Ciebie tutaj, Ewo, to my Ciebie tutaj poprosimy o komentarz dla naszego portalu, bo ja tam czytałam, ale chciałabym, żebyś nam tutaj jeszcze raz powiedziała. Zdziwiłam się, bo rzeczywiście to było dla mnie sporym zaskoczeniem. Wiadomo, że jakby się dostaje tego typu rzeczy, to chyba jest trochę smutno, więc też tego nie ukrywałam. Więc no tak, nie było mi przyjemnie, to nie było coś, z czym się poczułam super. No właśnie, ale filmik nie zniknął i nie zamierzasz go kasować. Wiesz co, nie zamierzam go kasować i wydaje mi się, że nikogo nie uraziłam, zresztą nie chcę za bardzo więcej tutaj zdradzać, bo jest afera wybuchła wczoraj, mamy weekend, wszyscy jeszcze celebrujemy ten weekend, więc w szczegółu na pewno, kiedy będę mogła Wam coś więcej powiedzieć, to powiem, co tam da. No właśnie, ale też w filmiku była na przykład mowa też o Dodzie, czy Mai Bohosiewicz i czy, jejku, czy teraz... Czy spodziewasz od nich jakiegoś pisma? Nie spodziewam się. Tym bardziej, że mój filmik był chyba jednym z takich łagodniejszych tych wszystkich. Nie byłam pierwsza przede wszystkim, która o tym napisała. Właśnie, bo jeszcze była Maja, prawda? Która o tym wspomniała i to też dość tak, tak szczerze, Maja Staszko. Tak. Znaczy masa, była masa komentarzy. Nie wiem, czy pytasz o te inne osoby, o Dodę i tak dalej, bo akurat sytuacja o Dodę rzeczywiście zobaczyłam u Mai, zszerowałam tą historię. No ja staram się reagować na wszystkie takie posty, które zachęcają do stygmatyzacji osób otyłych i z nadwagą, bo zdjęcie osoby otyłych z nadwagą wśród hamburgerów, hot dogów i pizzy jest, no umówmy się, no... Jest bardzo takie stereotypowe, takie staroświeckie. Ja nie wiem, dlaczego nadal tak jest w 2021 roku. Tak jest. 20. Tak. Takie rzeczy się zdarzają. Okej, czasami wymknie się komuś coś więcej niż powinno. Ktoś czegoś nie przemyśli, coś tam przydarzy. Ale kiedy robią to osoby znane na tapecie, mają masę liczby obserwujących i takie sytuacje mogą być uznawane za bardzo spoko i do powielania, dlatego ja staram się oczywiście reagować, no ale nie, myślę, że nie zrobiłam tego jakoś mega ostro, starałam się jednak coś łagodnie komentować wszystkie sprawy, tam było kilka nazwisk. Właśnie, a na przykład co sądzisz o tych przeprosinach Ani na jej story? Bo wiem, że ty tam też komentowałaś, że polskie gwiazdy często tak przepraszają, ale w sumie jednak nie, że po prostu przepraszają, bo muszą. I jak to według ciebie było ze strony Ani Lewandowskiej? Nie chcę się wypowiadać za nie przede wszystkim. Myślę, że za nie mogłaby to super zrobić sama za siebie. Nie chciałabym się odnosić do jej przeprosin. Ja bardzo lubię, też przeprosiny są szczere, o tym mówiłam w filmie. Odnosiłam się do Michała Paszczyka z kabaretu Paranormal. Tak. Bo tam się kłamstwo pojawiło, prawda? Tak. Te przeprosiny, jakie widziałam, to było najgorsze chyba, jakie widziałam
przede wszystkich i byłam mocno zniesmaczona, więc głównie odnosiłam się do tego, jednak chciałabym, żeby jak ktoś praca robił to szczerze. Myślę, że no, ja wierzę, że Ania zrobiła to szczerze. No, słuchajcie, nie jeszcze osobiście się za nią nie widziałam, więc jeśli będę mogła wam coś więcej powiedzieć z chęcią, nie chciałabym kontynuować tego tematu, bo nie za wiele. Dobrze, to już tylko takie końcowe pytanie w tym temacie przykrym. Czy właśnie mówisz, że osobiście się nie widziałyście, ale czy jakoś tak gdzieś na Instagramie próbowałaś do niej napisać i jakoś to polubownie załatwić? Skontaktowałyśmy się ze sobą, rozmawiałyśmy, więc mam nadzieję, że więcej obie będziemy mogły powiedzieć całkiem niebawem. No to czekamy. Tak, kiedy możemy spodziewać się takiego oficjalnego oświadczenia? Co, nie wiem, czy oświadczenie będzie potrzebne, poczekajmy, dajmy chwilę czasu, jest weekend. Wiadomo, kryzysy w social media wybuchają w weekendy, więc i wtedy powiem wam z wielką chęcią coś więcej. Dobrze, ale to też jakby pozostaje ci wciąż ta sympatia i nie skreślasz tutaj Ani Lewandowskiej. To ja nikogo nigdy nie skreślam. Na drugie nie mam kompromis. Uważam, że jeśli ktoś wyciąga rękę, no to nie ma sensu jej gryźć. Ja zawsze rozwiązaniem i jeśli ktoś chce rozmawiać, to ja zawsze z chęcią. Jeśli obie strony mają dobre intencje i chcą siebie nawzajem wysłuchać i zrobić z tego coś jeszcze, z tej przykrej sytuacji dla wszystkich coś dobrego, no to myślę, że no dla mnie... Że się dogadacie. Taką mam nadzieję, no po obu stronach jest dobra wola póki co, więc wydaje mi się, że tak, no zobaczymy jak będzie, nie mogę ci więcej na pewno zdradzić, więc nie wierz tam mi. Dobra, dobrze. To dziękujemy ci i tak za tą odpowiedź, ale też tutaj jeszcze tak pozostaniemy w kwestiach takich zdrowych, w kwestiach żywieniowych. Tutaj moje pytanie, czy na przykład kiedyś korzystałaś, próbowałaś właśnie Ani Lewandowskiej smakołyków? Jeśli tak, to jak ci smakowały? Próbowałam. Pamiętam, kiedyś na stacji Hadensnowej dorwałam i pamiętam, że było smaczne. Nie za słodkie, ale smaczne. Ale nie lubisz słodyczy, więc dobrze. Właśnie nie było za słodkie, może dlatego. Właśnie nie lubię słodyczy, dlatego raczej po batony nie sięgam, ale próbowałam tak. Spróbowałam. Uznałam, że ten smaczny był zbyt słodki. Ja nie jestem fanką batonu, dlatego trudne pytanie mi to jest zadać. Po słodycze niechętnie sięgam. Ale chciałam powiedzieć, serniczkowa ci trudno odmówić, prawda? Ale... Dokładnie. Czyli w sumie pewnie tak samo się wypowiesz na temat smakołyków Ewy Chodakowskiej, bo też tam są jakieś kulki mocy i tak dalej. Aha, które bardziej mi smakowały? Nie pamiętam. Możesz powiedzieć. Nie pamiętam, czy próbowałam smakołyków Ewy. Słuchaj, gotują takie rzeczy od lat, siedzą w tym fit przepisach, więc podejrzewam, że obie robią niezłe rzeczy. Dobrze, dziękujemy. Ewa, tutaj mi się też nasunęło takie pytanie, bo wcześniej właśnie rozmawiałyśmy o tych zdjęciach z ukrycia też tam osób właśnie plus size, co odniosłaś się właśnie w swoim filmiku, do czego się odniosłaś. I też ja pamiętam na Instagramie niektórzy influencerzy dodawali zdjęcia na przykład przy kasie. Że powiedzmy swój koszyk, gdzie były same jakieś fit rzeczy i kogoś, gdzie były parówki, ser, wszystko takie, które po prostu ktoś może nie lubić, ale kojarzy się z takim prostym jedzeniem, że nie wiem, komentarz w stylu mój koszyk, tej osoby koszyk. Czy to też jest niewłaściwe zachowanie? To jest tak zdumiewające zachowanie, że nie wiem, jak ci mam to skomentować. A spotkałaś się z takim czymś? Widziałaś to na Instagramie? Wiesz co, chyba nie, ale gdybym to zobaczyła, no poziom wynady osiągnął tutaj, Boże, okropne. Właśnie zwizualizowałam sobie taki post. No nie wiem, no. To może pomysł na kolejny filmik. Fajno, muszę przestarać internet, w sensie tam jestem...
Powiem Ci, że strasznie żenująca historia. Tak rzeczywiście, tak niektórzy influencerzy robią. Dla mnie to jest kompleksy i próba poczucia się lepszym tym sposobem. Z czego to wynika? Kompleksy. Okej. Okay. Właśnie, a jak radzić sobie z kompleksami? Wiesz co, te same kompleksy są tak silnie zakorzenione, że myślę, że warto czasami poprosić o pomoc profesjonalistów, psychologa. Moim zdaniem kompleksy w ogóle są przyczyną w większości zła na tym świecie, dlatego jeśli sobie nie radzimy sami ze sobą, no to warto jednak może nie szukać guru wśród influencerek, a jednak pójść do realnego specjalisty. Mhm. A czy wierzysz w to, że ktoś może nie mieć kompleksów? Myślę, że jest to możliwe. Wiesz co, może nie żyć tymi swoimi kompleksami. Może ja na przykład mam takie podejście do siebie, że nie lubię każdego centymetra swojego ciała i nigdy nie ukrywałam tego. No ale powiedzmy, jakaś niedoskonałość, której nie lubię, nie będzie przesłaniała mi całego świata, bo tak kiedyś miało miejsce, że wstydziłam się nawet wychodzić na plażę czy normalnie funkcjonować jak człowiek. Dlatego ja staram się z kompleksami raczej nie żyć w zgodzie. Mhm. Właśnie, a czy teraz też czasami zdarzają się u Ciebie takie jakieś gorsze dni, kiedy po prostu więcej jest tych kompleksów i właśnie wracasz do tej przeszłości? Wiesz co, to jest dobre pytanie, bo przez kilka lat uważałam, że sobie radzę super świetnie. I miałam bardzo duży kryzys na jesieni. Wróciła moja stara koleżanka bulimia. Czego się w ogóle nie spodziewałam, bo wiesz, już myślałam, że mam wszystko poukładane. Wiesz, jest kilka lat spokoju, wszystko jest w porządku. Mąż, praca, wiesz, no wszystko idzie tak, jak powinno i jest super. I ni stąd, ni zowąd właśnie poczułam się po prostu gorzej. No ale na szczęście jestem na tym etapie, że wiem, że można poprosić o pomoc. Mhm. Właśnie, a czyli ty otwarcie mówisz, że jeśli jest jakiś problem, to należy udać się do specjalisty, do osoby, która się zna na tych sprawach, ale też pewnie ogromnym wsparciem dla ciebie jest mąż, prawda? Tak, ale właśnie często ja tak chciałam unikać przypisywania wszystko drugiemu partnerowi, bo wiele osób jest samotna i sobie myśli, kurczę, ja nie mam męża, czyli nie mam szansy poczuć się ze sobą lepiej. W ogóle to jest super komentarz Aleksandry Dajewskiej, zbudować poczucie własnej wartości. Mhm. Kompleks, no właśnie. Więc te poczucie własnej wartości możemy budować, będąc singielkami, singlami. Nie potrzebujemy. Słabo było, gdybyśmy naprawdę tak do tego potrzebowali poparcia tej drugiej osoby. Jednak na tym też sami musimy popracować. Dobrze jednak u boku kogoś, kto wspiera i raczej usuwać ze znajomych czy z otoczenia osoby, które nas ciągną w dół. Mhm. A na przykład jeżeli chodzi o Instagram, bo tak jak tutaj mówiłaś, że też wiele osób patrzy na te influencerki, czyli to też jest rada, że po prostu jak ktoś denerwuje tą idealną sylwetką, idealnym życiem, to też trzeba dać unfollow najzwyczajniej w świecie? Jeśli się z czymś decydujemy, pewnie. Ja zrobiłam sobie detoks na jesień. Właśnie na jesień to się trochę pokrywało z tym wszystkim. Zrobiłam taki detoks, w ogóle usunęłam wszystkie osoby, które obserwowałam, żeby nie kusiło przeglądanie wieczna tego Instagrama. Prawda, ja nie zazdroszczę nikomu figury i nie żyję czyjeś życiem z Instagram. Naprawdę sobie tyle co nic. Umówmy się, zrzucamy zawsze najkorzystniejsze zdjęcia. To prawda. Na Instagramie walimy sobie filtry, kiedy wyglądamy źle. Też tak robię. I staramy się pokazywać siebie w super świetle i tak naprawdę tak jak sami byśmy chcieli wyglądać i się czuć. I pokazujemy swoje życie, że jest takie super i bezproblemowe. Oczywiście są fajne profile, które często pokazują te gorzkie części życia. No ale jednak Instagram jest chyba w przewadze, które pokazują, że mają super idealne życie. I to można kogoś promować, jeśli ktoś wierzy. Instagram. Ja też się tutaj odniosę do tej pomocy, bo też wspomniałaś w swoim filmiku, że wiele osób też do ciebie pisze.
z różnymi problemami, czy nie wiem, z podziękowaniami i czy ty się starasz na wszystkie wiadomości odpisywać i na przykład, jeśli tutaj możesz powiedzieć, jaka była taka wiadomość, którą zapamiętałaś do dzisiaj, która ciebie tak uderzyła. Tak, to są dwie wiadomości i zazwyczaj są takie miłe wiadomości, podziękowania, jakieś prośby o pomoc, ale były takie dwie wiadomości, zwłaszcza jedna. Jeden była chłopca, który chyba chodził do, jeszcze był gimnazjum, chyba ostatni rok, coś takiego. I była druga wiadomość podobnej treści od dziewczyny, maturzystki bodajże. I chłopiec napisał, że jest opluwany przez kolegów, gnoją go za to, że jest większy i że rozważa samobójstwo. I to było z maila anonimowego. Nie za bardzo. No właśnie. Nie miałaś jak odpisać. Tak, to są takie wiadomości, na które no jest sposób, żebym nie zareagowała. Ja nie. I cisza. Odpisałam tą wiadomość i cisza. Ja byłam przekonana, że ten dzieciak naprawdę sobie odebrał życie, no bo to było, Boże, aż teraz. Aż po prostu płakać się chce. I napisał po pół roku, że jest wszystko okej. Okay. Zmienił chyba szkołę. Jejku, to ty pół roku czekałaś. No. Jejku. Ale czy wyjaśnił chociaż to, że nie wiem, jakoś mu się polepszyło? Okej, to był nastolatek, który powiedzmy nie jakoś strasznie, nie myślał może o tym, że się trochę przyjmuje. Tak bardzo. Spokojnie, już jest wszystko dobrze. Wiem, że to jest bardzo takie emocjonujące. To była najgłupsza wiadomość i druga była podobna, ale dziewczyna do mnie cały czas pisała. I to było bo bardziej w kontakcie i było spoko. To już kryzys był zażegnany, że tak powiem. Nie chciała iść do psychologa, co dla mnie było takim też takim problemem, bo ja nie jestem psychologiem i ja nie potrafię radzić w takich tematach, naprawdę, bo... A myślałaś o tym, żeby na przykład pójść na psychologię, skoro tyle osób tutaj do ciebie pisze? Trzeba być trochę mniej wrażliwym, wybrać sobie panią psycholog, która właśnie tak kończy przy pierwszym spotkaniu, że zapadam po prostu w płacz. No nie, wydaje mi się, że tutaj potrzebne są osoby, które mają do tego jakieś takie wrodzone predyspozycje jednak, bo to są tematy i wydaje mi się, że ja bym sobie z tym sama nie poradziła. Dobrze, ale to możesz jeszcze kontynuować wątek, bo ci przerwałam z tą dziewczyną, czyli cały czas byłyście w kontakcie. Ta historia. Gnębiona, ona miała takie przypadki, że była bardziej gnębiona poza szkołą. To wydaje się, że jakiś facet ją zaczepił, że ją sturchał, wyzywał. W takich sytuacjach rodzice. Chyba mama? To było jakiś czas temu. Chyba właśnie mama bardzo, bardzo mocno naciskała na nią i takimi nieprzychylnymi komentarzami, no nie dalekimi od tych motywujących, więc dlatego jej polecałam psychologa, bo jednak no, z czymś takim w tak młodym wieku trudno sobie poradzić. I zawsze odsyłam do profesjonalistów. Ja mogę poklepać po ramieniu, powiedzieć, jak to było u mnie, ale każdy z nas jest inny, ma inny bagaż doświadczeń i inne rzeczy po prostu na nas wpływają, tak? I zupełnie inaczej odbieramy niektóre rzeczy, więc... Właśnie, a tutaj też wspomniałaś, jak to było u ciebie. Czy teraz właśnie też byś tak zareagowała na to właśnie tak bardzo emocjonalnie, czy już podchodzisz tak do tego, że już trochę się z tego śmiejesz, jak to kiedyś było, bo są różne podejścia? To, że nie śmieję się, bo co to sobie takie, że trochę jestem zła na to, co się działo kiedyś i bardzo bym chciała no super się cofnąć w czasie, jednak trochę więcej tego życia wyciągnąć i nie chować się. Ja mieszkałam nad jeziorem całe życie i nie chodziłam na plażę w dzień. Nie celebrowałam wakacji. I to się, że żałuję, no, żałuję bardzo. Mhm.
Ale teraz już wszystko, z wszystkiego korzystasz, skorzystasz z życia, więc super, nadrabiasz. Tutaj ktoś nawet napisał, że jesteś świetną kobietą i dlatego wzbudzasz zaufanie i dlatego szukają ludzie u ciebie wsparcia, bo potrafisz podnieść na duchu. I to jest prawda. I ja też tutaj przeczytam pytanie, które się pojawiło u nas w wiadomości prywatnej, pod zdjęciem chyba nawet. Ja je przeczytam. Chciałam zapytać, jak radzisz sobie ze stresem, zwłaszcza przez te ostatnie dni? Jak to robisz, że tak świetnie wychodzisz na zdjęciach? Powinnaś robić jakieś szkolenia. O, przymiła. A propos też wcześniejszej mojej wypowiedzi, czy nie chcesz być psychologiem? A może właśnie jakieś szkolenia takie? Tak. Trenowałam przez lata przed aparatem i w sumie nadal to czasem robię, więc... świadomość własnego ciała, no i trenowanie chociażby do lustra, więc myślę, że wszystkie jesteśmy w stanie osiągnąć taki poziom, że będziemy zadowolone z tego, jak pozujemy, jak ustawiamy się do zdjęć. Pomyślę o szkoleniu na pewno na YouTubie, na kanale. Coś na pewno zdziałam, bo ostatnio było tak bardzo oszczędnie, chociaż podjęłam ten temat. Jak sobie radzę ze stresem? Tak, ze stresem. I w obecnej sytuacji, wiadomo, chodzi tutaj... o Anię Lewandowską. Tak, to na początku bardzo trudny dzień, bo wszystko się rozegrało w sumie, kiedy podczas tego, jak byłam na wolontarii, wyprowadzałam psy na paluchu i po prostu na szczęście psy, spacery z psami wprawiają mnie w dobry nastrój, więc sobie w miarę to sobie poradziłam. Wiesz co, trudno, powiem ci, że chyba muszę się przyznać, że ostatnio trudniej sobie, zwłaszcza dzisiaj otoczyłam. Dawno nie miałam ataków takich personalnych w stosunku do mnie i dużo osób teraz wzięło na tapetę na przykład cały mój Instagram i potrafię dostać wiadomości o jakimś zdjęciu z jakiejś akcji. Dzisiaj na przykład ja wspieram też dzieciaki autystyczne i rodziny autystyczne, więc przy tym też musiał się pojawić jakiś komentarz mnie trochę tematujący. I powiem ci, że rzeczywiście dzisiaj miałam też trochę trudny dzień, bo dużo wiadomości było naprawdę nie takich, które wolałabym nie przeczytać. No ale nie wiem. Nie wiem. Biorę to na klatę, wiesz? Tu muszę, nie mam wyboru. Właśnie, bo też tutaj mówisz o ataku. My wiemy, że bardzo dużo osób się wstawiło tutaj za tobą, ale też muszę tutaj wziąć na tapetę ten Instagram, gdzie... Anię Lewandowską też śledzą miliony i czy ty się właśnie nie przestraszyłaś, że nagle ci wszyscy po prostu ciebie zaatakują? Wiesz co, o tym nie myślałam nawet, więc no, chyba może na szczęście, nie przestraszałam się. Wiesz co, wydaje mi się, że jeśli nawet największy fan Ani obejrzą mój filmik, to wiesz, że nie zaatakowałam Ani personalnie, bo tego nie To zrobię. Był przykład, po prostu. Przykład tego facuta, tak, i koniec, tak? To w ogóle nie atakowałam ani nie komentowałam innych spraw, tylko wydaje mi się, że nie powinnam była się urazić. Mhm. Dobrze. Możesz powtórzyć ostatnie zdanie? Co ja powiedziałam? A, że mam nadzieję, że nie uraziłam nikogo, fanów też? Coś takiego powiedziałam. Dobrze, dziękujemy. Ewa, ja tutaj też, bo ty widzisz tylko dwa ostatnie komentarze, a ja pamiętam, że ktoś tutaj zadał pytanie i ja sobie wrócę. O, pani Ewo, jak pani to robi, że ma pani tak zdrowe podejście do życia? Komentarz od Oliweczki. O, zdrowe podejście do życia? Kurczę, nie wiem, czy mam zdrowe podejście, tylko staram się... Kurczę... Nie wiem, do czego to było, czy to było pytanie a propos... Wydaje mi się, że ogólne pytanie, po prostu. Chyba, że chcesz się odnieść właśnie do tej sytuacji, to też możesz powiedzieć, bo mówisz, że dzisiaj był trudny dzień, ale że jakoś musisz sobie radzić. Wiesz co, jestem zawsze za tymi dialogami, tak? Ja w ogóle nie lubię tej złej energii, która się toczy. Powiem ci, że nawet jak nagrałam ten filmik, który negował tę sytuację, to ja też się z tym źle czułam. Tak jakbym to ja coś zrobiła złego.
Nie lubię awantur, unikam tego i staram się od dawna raczej otaczać takimi pozytywnymi wibracjami i wierzę, że znaczy ja w ogóle nie wierzę, że są źli ludzie, tylko że czasami są nieporozumienia. Dlatego jeśli mogę, to wolę właśnie rozmawiać i wyciągać jakieś wspólne wnioski. Dlatego no, może nie jestem zbyt kłótliwą osobą, też to mi pomaga jakoś w tym życiu sobie radzić. Ewa, tutaj też się pojawiło pytanie odnośnie top model i ja też chciałam się ciebie o to zapytać. Czy ty widziałaś ostatni odcinek, pierwszy odcinek top model, gdzie pojawiła się właśnie modelka plus size, Agata? I jak ty w ogóle też zareagowałaś? Jak to widziałaś, oglądałaś, a może nie, a może gdzieś w internecie później zobaczyłaś? Tak, widziałam fragment, akurat Agatę znam, bo Agata była też moją modelką w śniadaniówce. Była moją modelką na moim YouTubie i Agatę bardzo lubię. I cieszę się, że to ona poszła tam, gdzie umówmy się, wiemy jak wygląda. Że przełamała taką barierę, prawda? Bo ja też chyba pierwszy raz to była taka sytuacja. Wiem od moich koleżanek, modelek, że były inne podejścia, ale się źle skończyły. To było dużo jeszcze przed supermodelką, więc byłam ciekawa, kiedy to nastąpi, że pojawi się osoba plus size przed tym jury, która, umówmy się, jest dosyć srogie jednak. Na mnie przelega. Właśnie, bo przecież komentarz pana Marcina Tyszki tutaj też oburzył prawie całą Polskę. Bo tam pojawił się komentarz, że powinna chyba schudnąć dwa rozmiary. Jak właśnie Agata weszła w tej srebrnej sukience, to że ma wrażenie, że tu zaraz coś wystrzeli. Coś takiego było, nie chcę cytować, bo dokładnie nie pamiętam. Czy takie coś powinno mieć miejsce? Myślę, że znacie moje tego typu komentarze i jestem na nie zdecydowanie. Jestem przekonana, że nawet gdyby Agata była dwa rozmiary mniejsza, to i tak to by nie usatysfakcjonowało pana Tyszki. Nie wystarczyłoby, żeby go zadowolić na pewno. Ale też wiemy, że top model pokazywał do tej pory modelki, które standardowo pojawiają się na wybiegach i nie był otwarty raczej na plus size'y, albo plus size'y też nie miał właśnie tej odwagi jak Agata, która przebojowa i mega pozytywna. Ja przede wszystkim pozytywnie oceniam Agatę, że właśnie miała odwagę. Ja tam słyszałam, że te komentarze jury były wyjątkowo pochlebne jak na ten program, więc jest mi miło, że coś się zmienia w tym w ogóle w tym całym świecie, bo my się zaczynamy rozmawiać o fatfobii, o body shamingu, pojawiają się osoby w większych rozmiarach lub z jakimiś innymi, powiedzmy, niedoskonałościami, które są uznawane przez media i trochę ten świat się trochę otwiera jednak, więc dla mnie to jest super. Właśnie, a jeżeli chodzi o kwestie mody, bo ja pamiętam, że też mówiłaś, że polskie sieciówki się zamykają na ludzi plus size w większych rozmiarach. I czy myślisz, że też to teraz się troszeczkę zmienia? Ze względu na to, jak jest w Stanach, że my też jakby Polska patrzy i jakby przekłada to na nasz kraj już powoli, czy jeszcze nie? Właśnie widzę właśnie taki zwrot tych sieciówek i niestety w tą drugą stronę. Sam jeden film nagrałam, taki dosyć ostry, który też się spotkał się z krytyką, ponieważ jedna z sieciówek wycofała całą kolekcję plus size, którą ma dostępną i sprzedaje na stronie internetowej. Tak, ale to nie była polska sieciówka, bo ja pamiętam. Polskie sieciówki w ogóle nie mają rozmiarów plus size, zacznijmy od tego, więc te polskie trendy kończą się na takich L-kach raczej, więc nie mam temat, bo po prostu ich nie ma w świecie plusy. Właśnie, ale słuchaj, bo też ostatnio nie wiem, czy widziałaś, Ma Fashion ma swoją własną markę i ona wraz z Laną mają tą markę i wprowadziły też taką super kampanię, w której pokazują, że rzeczy pasują i na osoby mniejsze, większe, starsze, młodsze. I jest taka bardzo ładna kampania i nie wiem, czy ty śledzisz, czy widziałaś. To wstyd.
przyznać, ale jeszcze nie widziałam, więc muszę się koniecznie zapoznać. No to byłby super pomysł. Więc to no, ja liczę, że się to zmieni jednak w Polsce i właśnie dziewczyny, tak jak ma fashion, które tworzą modę, czy wielkie brandy będą to widziały. No jeśli Dolce & Gabbana regularnie od lat zaprasza modelki w różnych rozmiarach. I to nie tylko... Victoria's Secret też ostatnio zaczęła. No troszkę większą, tak. To jest trochę większy niż tam w standardzie, więc trochę się otworzyli, może nie tak pewnie jak niektórzy oczekiwali. Też pewnie oczekiwali Ashley Graham na pokazie, ale tak się nie stało. Więc no, społeczeństwo jest zróżnicowane, więc ja bym się mega cieszyła, gdyby w modzie było naprawdę miejsce dla każdego. I zresztą przestali udawać, że prawdziwa moda jest tylko do któregoś rozmiaru. Właśnie, bo my też pamiętamy twoją kolekcję ubrań dla jednego z marketów. I czy ty jeszcze coś planujesz? Coś planuję, nie mogę za bardzo zdradzić niestety, ale gdy tylko będę mogła, to na pewno wam zdradzę. Nie skończyłam projektować ubrań plus size, tak. Więc dwie kolekcje rzeczywiście w ponad 2000 sklepów. To chyba była jedna z największych takich akcji. No jestem, nie ukrywam, że bardzo z tego zadowolona jestem, no bo to jednak było, myślę, że to przeciera szlaki po prostu, tak. Dobrze, ale słuchaj, ja tu jeszcze wrócę do tego, że coś tutaj tworzysz. Czy to takie bardzo, bardzo autorskie będzie? Bardzo. Czyli własna marka odzieżowa albo sklep. Nic wam nie powiem więcej. No dobrze, a na przykład jakbyś miała otworzyć taki sklep, to jakby wyglądał taki twój wymarzony butik? Ja miałam kiedyś swój własny sklep. Tak, ale na chwilę obecną, bo wiadomo, czasy się zmieniają. A taki teraz, kurczę, taki wymarzony, no to oczywiście wielki pasion. Och, do wyboru, do koloru ze wszystkich tematów, po prostu od wieczorowych sukien po jakieś takie casualowe ubrania. No to jest moje największe marzenie. Nie wiem, jak będzie. Umówmy się, żyjemy w takich trochę trudnych czasach i stacjonarne sklepy są obarczone wielkim ryzykiem. To może zakładka na blogu? Może. Postaram się o coś, słuchaj, grubo albo wcale. Będzie dobrze. No to super, to też już czekamy. Ewa, ja tutaj sobie też wrócę, bo pojawiło się jedno pytanie. W sumie inne pytanie niż ostatnio było też związane właśnie z samooceną, ale tutaj pytanie od Joanny. Jak pani to robi, że jest pani tak odporna na krytykę, potrafi tak walczyć o nas, o te plus size? Kurczę, zastanawiam się, czy ta krytyka mnie nie napędza, czy to nie jest jakieś moje paliwo, bo gdy pojawia się taka jakaś drama, i która właśnie no, jest szkodliwa, no to ja wtedy mam jakąś taką, jak ten pług śnieżny, idę w to. Tak, wydaje mi się, że te, nie, przykułam te nieprzychylne mi komentarze, czy właśnie jakieś treści w jakąś moją moc, bo powiem ci, że czasami gdy na przykład jestem ubrana na przykład na ulicy, tak trochę bardziej odstawiona, coś powiedzmy odbiegające od standardów mocno i widzę jakiś czasami, ktoś się na was spojrzy i takie, a mnie to właśnie bardziej podbudowuje tak do góry. Czyli komplementy na ciebie aż tak nie działają? Działają bardziej, bo są pozytywne, wiesz, tylko tutaj mam wtedy taką, aż takie zawzięcie we mnie się trochę bardziej robi. Jednak chyba lubił pod ten prąd czasami iść, bo chciałabym zmieniać ten trochę świat w tym temacie. W Polsce przez lata ten body shaming był traktowany po prostu jako nic złego i no ja tego mam tak dość, że ta krytyka właśnie trochę powoduje chyba właśnie, że to jest takie moje paliwo. Taka ropa dla mnie. Dobrze, zaraz wrócę też do body shamingu, bo tutaj mam zapisane też, ale właśnie jeszcze tak się zapytam, jak tu mówisz, że tak idziesz ulicą i na przykład widzisz, słyszysz komplement albo słyszysz krytykę, to te dwa przeciwstawne właśnie słowa, też takie jakieś określenia. Czy pamiętasz jakieś takie najlepsze, które tobie utkwiło w głowie? Ktoś do ciebie podszedł i coś powiedział właśnie, jak wyglądasz, albo że cię śledzi? Komplementy od kobiet uwielbiam. Jakoś, wiem, że to nie powinnam tak mówić, ale są
jakieś dla mnie takie mocniejsze. Jak podchodzi do mnie obca kobieta i komentuje coś i komplementuje mnie, no to naprawdę to na mnie działa, bo tak jak się popatrzę trochę w internecie, to mówmy się, kobieta często kobiecie wiecie. I tak, no na mnie to mega działa, uwielbiam. Są komplementy od kobiet. Oczywiście to też wiadomo, ale kobiet mają dla mnie zaraz mocniejsze znaczenie. Jest mi przeszło, że kobieta, kobieta sama też potrafi. Wiem, że widzę w stanie, że Boże, jaka pani piękna, bo się zdarza, no czasami nie mogę się powstrzymać. Lubię, albo kogoś skomentować, że ma świetną stylizację, zdarza mi się zapytać w ten sposób, ale tak staram się tego nie robić, bo może ktoś poczuć się swoje, a czasami nie mogę, po prostu muszę, muszę to powiedzieć. A to właśnie rzadkie, bo kobiety nieczęsto właśnie mówią sobie komplementy. A uważam, że właśnie powinny, bo kurczę. To jest super. Ja to uwielbiam. Też właśnie też komplementuję kobiety. Super sprawa. Ja to... A słuchaj, Ewa, a na przykład, jak już tak sobie szczerze rozmawiamy, a powiedzmy, czy zareagowałaś kiedyś na jakiś taki, na jakąś najgorszą krytykę, jaką usłyszałaś po prostu na ulicy? Czy zareagowałaś, czy zignorowałaś? I co to było? Próbuję sobie przypomnieć taką jakąś sytuację, bo ludzie tak boją się wprost. Ale zdarza się. Bardziej są otwarci na Instagramie, ale zdarza się czasami. W internecie to w ogóle jest niesamowite, jak ludzie potrafią dosadzić. Zastanawiam się, czy tak właśnie w realu też robią, chyba nie. Byłam na wakacjach i nie Polacy, bo się wszyscy mówią, a Polacy to tacy są okropni. Nie Polacy, Włosi. To mnie mega zdziwiło. Byłam na Zanzibarze i było takie towarzystwo przy stoliku damsko-męskie Włochów. I tam usłyszałam, zaczęłam ewidentnie po prostu reakcja na mnie. No i powiedzmy, ewidentnie było widać, że mają jakiś tam powiedzmy problem ze mną i tych uchachu, więc się uśmiechnęłam i zapytałam kobiety, która tam najbardziej się udzielała, czy ma jakiś ze mną problem i czy mogę jej pomóc. I jak zareagowała? No, wszyscy się ze mną, wszyscy byli w szoku. Po prostu... Nie spodziewała się. Nie, bo... Że, ale po włosku czy po angielsku? Czy ja powiedziałam do niej po angielsku, niestety włoskiego nie znam, ale ich tam, oni mówili po włosku ewidentnie, ale to było takie oczywiste, wiesz, czasami są takie oczywiste sytuacje, byłam tam ja tylko sama. I to była taka mega oczywista sytuacja. No i zareagowałam po prostu, bo nie lubię takich sytuacji i uważam, że warto reagować chyba. Oczywiście kulturalnie, bo często jest tak, że czasami w reakcji na jaką... gdy się bronimy, czasami atakujemy, a to nie jest... odbijamy piłeczkę. Często widać, że jeśli ktoś atakuje osobę plus size, a nie jest plus size, to zaraz będzie komentarz też a propos sylwetki tej szczuplejszej, ja to zawsze neguję i czasami nawet usuwam takie ataki, właśnie zawsze, które są na przykład właśnie takimi wojenkami na rozmiary. No właśnie, tak. Pewnie też tak jak mówisz, nie ma co sobie zawracać czasami głowy. Wiesz co, tak, ja też neguję właśnie ataki na skupu osoby i dla mnie to jest tak trudna, w ogóle nie ma dla mnie różnicy między fat-shamingiem a skinny-shamingiem, tak? Więc ja zawsze reaguję na jedno i drugie. Właśnie, i tutaj też pojawiło się pytanie. Wiadomo, że wszyscy, którzy Ciebie obserwują, oglądają Twoje filmiki, ale czy byś mogła w skrócie wyjaśnić te pojęcia typu body shaming, body positive? I tutaj mówisz też fat shaming, tak? Jest. Generalnie body shaming, no to zawstydzanie po prostu ciała, tak? Więc poniżanie, powodowanie, żeby ktoś się poczuł ze sobą źle. Więc no tutaj ten odłam z nabijania ciała, tak, tego większego, czy skinny. Body shaming dotyczy nas wszystkich, chyba wszyscy się spotykają z jakąś taką krytyką, nawet ci potencjalnie idealni, więc zawsze do tego się przyczepić, to jest dla mnie body shaming. Body positive, wiesz co, właśnie dzisiaj rozmawiałam z jedną aktywistką body positive i ja się zastanawiałam, czy ja na pewno jestem body positive, bo nie jestem taka radykalna w niektórych poglądach i się nad tym zastanawiałam, czy ja na pewno jestem body positive, bo no tutaj jednak jest ta akceptacja ciała,
taka totalna i no i to jest super, tak, no bo też przy okazji akceptujemy inne ciała i się ich nie czepiamy, i to ja absolutnie. Ja natomiast na przykład nie jestem, mi nie przeszkadzają operacje plastyczne, czy nawet reklamy takich rzeczy, jakoś mnie na przykład takie rzeczy nie ruszają, bo jeśli jestem świadoma, coś mi się nie podoba i chcę coś zmienić, to nie uważam w tym nic złego. To chcę zmienić, bo siebie nienawidzę, no to wtedy to już to tak, ale więc ja tak nie wiem, czy jestem do końca body positive, czy mam prawo się wypowiadać w tym temacie, tak się dzisiaj zastanawiałam, tak się właśnie tak rozmawiałam właśnie z dziewczyną, która jest artystką w temacie, na lepszą wiedzę na temat niż ja, dlatego może ten, bardziej odeszłam na blogi body positive, takie o pozytywne, bo chyba Galanta Lala, polecam serdecznie. Ja myślę, że jestem bardziej neutralna. Okej, to też dziękujemy za te wyjaśnienie i mam nadzieję, że tutaj usatysfakcjonowałaś wszystkich, jeszcze w szczególności te osoby, która o to zapytała. Ewa, ja jeszcze tutaj, bo oczywiście monitoruję czas, bo zostało nam jakieś około 10 minut i chciałabym się ciebie jeszcze zapytać o właśnie program Supermodelka Plus Size. Jak ty ogólnie wspominasz tę przygodę? Co możesz nam powiedzieć ciekawego? Wiesz co, ja się mega bałam tego programu, nie ukrywałam, że 3 lata temu w Polsce było z tego, że niż teraz. Bo teraz mieliśmy na ten temat i ludzie są jednak bardziej świadomi. Nadal jest źle, ale są coraz bardziej otwarci. Więc ja się bałam tego programu, byłam przekonana, że Polska nie jest na niego gotowa. A w sumie okazało się, że on przetarł tak. I tego się nie da ukryć, ponieważ magazyny, które, no, powiem wprost, bo gardziły modelkami na przykład plus size i to nie jest słowo przesadne, to są wielkie tytuły, które uznawane są za super, pozytywne. Bo pamiętam w tym czasie redaktor w stosunku do dyrektora mojej na przykład agencji, tak? Więc to było jawne nie. Po programie Supermodelka zmieniło się. Od razu, body positive, dziewczyny w większym rozmiarze, więc tak, Supermodelka dużo zmienia w Polsce i mega się cieszę, że jednak była w tamtym czasie, mimo że póki co nie ma jej kontynuacji. Właśnie ktoś tutaj też, Elżbieta pisze, że żałuje, że teraz nie ma takiego programu i czy my się możemy spodziewać kontynuacji? No to pytanie raczej do Polsatu, bo chyba oni mają prawa do bo to jest program, który był takiego programu, więc wydaje mi się, że no TVN ma już swój program, nie potrzebny chyba jeszcze drugi, dlatego tutaj inne telewizje zainteresują, to super. Póki co ja nie mam informacji na ten temat, żeby było w planach kontynuowana druga edycja, chociaż myślę, że to mogło być super. Właśnie tutaj też ktoś się zapytał, czy zgodziłabyś się na udział w drugiej edycji? Gdyby realizowali sami ludzie, którzy mieli to podejście, naprawdę, myślę, że tak, bo bałam się, umówmy się, ty wiesz, jak funkcjonuje telewizja, ja niestety też wiem, bałam się, że będzie ten program, że będę musiała mówić to, co ktoś mi mówi do ucha, że będę musiała podejmować decyzje wozu transmisyjnego, a nie swoje, tak? Że to będzie jakaś manipulacja. Niestety tak myślałam, tak będzie. Tego się bałam podjąć, w ogóle bycia w jury. A okazało się zupełnie co innego, że ten program był naprawdę po prostu mega uczciwy i mieliśmy wpływ na to, co się dzieje. I pod tym względem nie mogę niczego zarzucić i naprawdę no mi było tam super. Pod tym... Właśnie, a z kim najbardziej się dogadywałaś? Chyba z Rafałem. Ewę uwielbiam i cenię, autorytet wiadomo. I świetnie mi się z nią rozmawiało. Zresztą wiemy po postach Ewy, że jest mówczynią, umówmy się. Właśnie i ja chciałam tutaj też się do tego odnieść, bo mi w sumie mogłabym was trochę porównać, jeżeli chodzi o tą szczerość i te wszystkie posty. No Ewa też nie obija, widać, w bawełnę. Ona jest na takiej pozycji, że nie ma niczego do stracenia. Po prostu często w punkt tak trafia, że no,
Super. Że potrafi zaskoczyć, jak nawet jest jakaś właśnie afera medialna, że tak powiem. Jaka ona, Ewa. Tutaj. Tak, i wszyscy nawet czekają. Tak, tak. Widzę, że dużo osób właśnie czeka na opinię Ewy w sprawie wielu afer i rzeczywiście no, opinie Ewy często są bardzo trafione. Właściwie chyba jeszcze nie trafiłam na jakąś taką, która by mnie jakoś, z którą bym się nie zgadzała, więc fajnie, bo wybramy wszystkie. O, tak. Tutaj ktoś napisał, może Ewy tak mają. Tak, boję się oczywiście, że kiedyś trafi na mnie, że będzie jakaś moja drama. Ewa, tutaj jeszcze możesz szybko dokończyć wątek właśnie z tym dogadywaniem się na planie, bo ja ci w sumie troszeczkę weszłam w słowo, ale mówiłaś, że Rafał, że Ewa i ogólnie pewnie ze wszystkimi ci się dobrze. Emila znam wcześniej, dużo przed programem. Też nie mieliśmy problemów z dogadywaniem się. Atmosfera była super. Każdy się tam myślę, że realizował z tym, czym jest dobre. Właśnie taką ciepłą małą tych dziewczyn czasami tam potrafiła też oczywiście zrobić, tak wziąć ostrzej tej dziewczyny, ale generalnie bardzo duże wsparcie dawała też. I to było świetne, kiedy osoba, która osiągnęła sukcesy na świecie, umówmy się, bo to już poza granicę wyszła ze swoimi sukcesami, no to dla dziewczyn coś wow, bo tak naprawdę tej pory nikt nic miłego w mediach nie mówił o osobach plus. A jakie widzisz różnice właśnie między Supermodelka Plus Size a Top Model, jeżeli chodzi też o te osoby w jury? O kurczę, no wiesz, no... Co mogę powiedzieć? No mamy projektanta, mamy fotografa, mamy osobę, która organizuje największe pokazy w Polsce i więc jest w temacie. Mamy Jasię, która... Ale tak ostrzej to chyba było w Top Model, prawda? No ja właśnie nie chciałam być w jury, jak jury te fanowskie. Tutaj mieliśmy do czynienia trochę z innymi dziewczynami też i okej, one były mega odważne, pokazały się dziewczyny plus size przed kamerami, przed milionami w kraju, w którym do tej pory to się nie działo, więc te dziewczyny po prostu uważam, że zdecydowanie wykazały się większą odwagą. W sumie tak jak właśnie Agata, która właśnie wystąpiła w Top Model. I nie pamiętam, do czego zmierzałam. Tak się skupiłam na tych dziewczynach, które były mega odważne. Zrobiły po prostu wielką robotę. A czy ty byś na przykład też, tak jak Agata, wzięła udział w kolejnej edycji Top Model? Ja mam akurat to dawno za sobą, już nie kontynuuję kariery. Ale czekaj, ale Top Model? Widziałaś Top Model, powiedziałaś przed chwilą. Tak. Widziałaś Top Model, czy bym wzięła tak jak Agata udział w drugiej edycji? Tak, ja to chyba ja coś przeoczyłam, bo mówisz, że masz za sobą akurat... Tak, ja mówię o modelingu generalnie. Okej, bo już się przestraszyłam, że przeoczyłam tak ważną kwestię, jaką jest twój udział w Top Model. Coś mi przerwało. Przerwało, tak. Telefon od taty. Słuchaj, nie czuję potrzeby brania udziału w zawodach. Ja już po prostu powiedzmy, ja już zmierzam do końca tej kariery. Ja już nic nie muszę reanimować i nie robić to tak naturalnym. Wyciszam raczej ten modelnik. Jasne, występuje czasem, gdy coś jest jakiś fajny projekt, ale nie ganiam po castingach i nie walczę o katalogi, no bo mam za dużo innej roboty właśnie, między innymi YouTube, no i to, co robię, oczywiście nie mogę powiedzieć. Tak. Ale czekamy niecierpliwie. Albo tak, no tak, powiem ci, jak już będzie. Okej. Dobrze. Ewa, ja ci bardzo dziękuję za dzisiejszy wywiad. Było mi naprawdę bardzo miło i po prostu tak szczerej rozmowy to dawno po prostu nie miałam. Dziękuję ci bardzo i myślę, że tutaj też usatysfakcjonowałaś wszystkich. I przypominam, że można wrócić do tego wywiadu, bo będzie zapisany u nas na Instagramie i trafi też na nasz kanał na YouTubie. A to dobrze, to lepiej dla wszystkich twoich fanów. I co? I dziękuję ci bardzo. Dzięki. I czekamy na wszystko, na projekty twoje. Okej.
Ja też czekam, więc mam nadzieję, że niedługo Wam powiem więcej. Dobrze, to dziękuję bardzo i do zobaczenia, miłego wieczoru. Dzięki, hej, pozdrawiam. Pa, pa. Pa, pa. Pozdrawiam. Kochani, zakończyliśmy właśnie rozmowę z Ewą. Ja Wam jeszcze raz przypominam, że możecie wrócić do tej rozmowy u nas na Instagramie, albo też możecie sobie odtworzyć ją na YouTubie, tak jak inne nasze wywiady. I zapraszamy Was codziennie o 19:30 u nas na Instagramie przyambitni.pl na nasze live'y. Ja przypominam, że nazywam się Simona Stolicka i możecie mnie tutaj czasem zobaczyć właśnie w tych rozmowach. Więc jeszcze raz dziękuję bardzo i do zobaczenia i życzę wszystkim miłego wieczoru.